O, no i oni już znikają przez brameczki. Siema, siema, a ja was zabiorę dzisiaj po małej wycieczce po kempingu na Maroko i powiem wam, ile taki kemping. Od skrajności w skrajność absolutną. Od tego, co czułem tam na początku. Teraz, jak dojechałem do tego Insomuane, jakkolwiek to się nie wymawia, są piękne fale, jest piękna plaża, fajna miejscówka, jest gdzie stanąć kamperem, jest wszystko, jest mega ciepło. Podchodzą, jak jesteście w restauracji, nawet nie nawiązujecie kontaktu wzrokowego, nie chcecie tego słuchać, stoją i grają, i cisną, aż w końcu coś dostaną. Wracam pusto, okazało się, że przyjechała policja. No i kazała wszystkim won. Ale jak won? Przecież jest tu pan, który pobiera opłaty za parking. Ten pan też zniknął, jak przyjechała policja. To tylko tyle. O dziwo, trzecią noc z rzędu kazą, znaczy nas przepędzają, czyli tam już pusto. Ale coś tu się zaczęło dziać. Wszyscy się tutaj zebrali. Jest policja. Podejrzewam, że zadaniem policji będzie strzeżenie, żeby nikt nie przerywał pracy. Ludzie zrobili takie tamy samochodami, żeby nie można było dojechać, żeby to zburzyć, no ale to pewnie nic nie zmieni. Oni swoje zrobią prędzej czy później. Okolicznościach parkingowo, śmieciowo, wszystko. Ola spakowana, Piotrek spakowany z plecakiem. Co? Akars. Uwaga! Co? Co nakupowałeś sobie? Słodyczy i chipsów. Słodyczy i chipsów. Będę z nim siedział w szkole, bo to naprawdę wielki hit będzie. Żeby wejść na lotnisko, trzeba wystać w kolejce, o tak jak tutaj. Przejść kontrolę, a co dalej, to się dowiemy. I ogólnie jest dziwnie, bo do biletu nie mogliśmy zrobić boarding. Nie mamy w ogóle karty pokładowej, biletu, nic. Tylko numer rezerwacji. Nie wiem, o co chodzi. Przy innych lotach można było coś takiego zrobić, przy tym nie. Więc idę razem tutaj z Olą i z Piotkiem, żeby im pomóc to ogarnąć, o co w tym chodzi. A powiedz mi, co ci się najbardziej podobało i najbardziej nie podobało? Numer jeden był to szczególnie... No znaczy, nie podobało mi się prom, bo naprawdę się chciał przygotować od tego. Na przykład... Co to jeszcze? A co ci się podobało? To co, że brzydko i brudno i śmierdzi? O to chodzi? Też tutaj fajnie jest tak, że można surfować szczególnie, jest ocean. To jest na największy plus? Tak, i też inne są mega. To do zobaczenia za 2 tygodnie. W Hiszpanii. Nasz pytanie. Na koniec podróży, o co mogę się spytać? Do którego kolejnego kraju byś chciała pojechać? Do Tajlandii. Kamperem? Nie. A kamperem gdzie? Włochy. Dobrze. A ta podróż? Największy minus, największy plus? Najlepsze było surfowanie, a minus to, że nie można było stawać wszędzie kamperem, bo policja przeganiała. Czyli co, widzimy się za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie widzimy się w Hiszpanii, jedziemy do Portugalii. A po co ty wracasz do Polski? Żeby się pobawić trochę śniegiem, nie? No, a na serio? No do pracy, niestety, ktoś musi pracować, żeby coś innym mógł. Czyli na przykład tak jak ja z kampera pracuję cały czas, a ty na przykład siedzisz na plaży. To miałaś na myśli. Do zobaczenia. O, no i oni już znikają przez brameczki. Piotrek jedzie do szkoły, potem wrócą z powrotem za 2 tygodnie na 2 tygodnie, bo Piotrek ma ferie. Ola opitoli 12 zleceń, 2 tygodnie zleceń, animacje z dziećmi, bar, lekarna wołowe i inne bajery. No i wracają potem z powrotem na 2 tygodnie i z powrotem odjeżdżają. O.
Koniec. Wystartowali. Oglądam tutaj z pięknego miejsca. Śmieję się, przepraszam w ogóle, ale w Maroku wszędzie są śmieci w ogóle. Jest informacja, że samolot ruszył, było widać na flight radar, rozpędza się. Zaraz się wzniesie, ale nie wiem, gdzie się znajdzie. Tu. Jest. Do zobaczenia. Strasznie mi smutno. Z jednej strony trochę się ciszę, mówię, będzie trochę więcej spokoju, czyściej, Piotrek nie będzie bałaganił, a tylko jak odeszli z lotniska i sam jestem w samochodzie, od razu zrobiło mi się smutno. Czekam 2 tygodnie. Yo, hello, a ja trafiłem do Agadiru. Słuchajcie, w końcu jest pierwsze miasto, które wygląda europejsko. Jest czysto, schludnie, wszystko przypomina Hiszpanię i wszystko działa. Oczywiście, jestem na parkingu centrum handlowego, żeby sobie wszystko tam pokupować, co mi potrzeba. No ale patrzę, no super, że jest tak jak w Hiszpanii, ale ceny są jak w Hiszpanii. Koniec. Pokażę wam jeszcze moją lodówkę, znaczy ten zamrażalnik. Patrzcie, ile zjedliśmy z naszej zamrażarki. Odpowiem wam. Zjedliśmy nic. A to dlatego, bo ja to wszystko nakupywałem, bo się naczytałem. Bo tam niektórzy pisali, że trzeba nakupować mięsa, bo drogiej nie ma. A w praktyce jest tak, że mięso jest wszędzie, jest bardzo dobre, nie jest drogie. W ogóle jedzenie na mieście jest tańsze niż kupowanie tego mięsa z Hiszpanii. Oczywiście nie licząc kurortów oczywiście, tylko normalnych marokańskich miast. Więc nie musicie robić zapasów, wystarczy, że tu przyjedziecie i to wszystko. Więc trzeba przyznać, że lodóweczka działa elegancko. Od 3 tygodni nie zawiodła, cały czas mrozi. I super, dzisiaj, jak już jestem sam, rodziny nie ma, jestem w Agadirze. Stwierdziłem, że dobra, czas coś odmrozić, zacznę od tego. Trzeba to w końcu zjeść. A potem wracam oczywiście na tażinę. Chciałem wam teraz pokazać coś mega. Czyli najsmaczniejszą rzecz, jaką w życiu jadłem. Zakochałem się, Ola też. Nawet Piotrek to je. To jest niemożliwe w ogóle. To się dzieje. Już wam pokazuję. Żeby wykonać coś takiego dla jednej osoby, to tak. 2 pomarańcze, 1 awokado. Aja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 j
Można przelać oczywiście do ładnej szklaneczki, ale ja to lubię o tak jeść. Po prostu łyżeczką. Boże, panie majster, ale to jest dobre. Patrzcie, to ja, a tutaj cała zgraja kamperów pod sklepem. Co się okazało? W tym kamperze jest Polak, który organizuje dla Niemców, o, nawet tutaj jest, proszę bardzo, wycieczki, możecie z nim sobie pojechać na miesięczną wycieczkę. On wam wszystko pokazuje, jeździcie po kempingach, po różnych tam atrakcjach i do przodu. I co się okazało? Pan mówi do mnie, ej, ty nie ogarniasz komputera, a ja tu kupiłem taki komputer diagnostyczny do samochodu, potrzebuję to ogarnąć, a tak akurat mi samochód gaśnie i potrzebuję komputera. No dobra, jadę z nimi na kemping, to pokażę wam od razu kemping w Maroko, a wieczorem ja mu pomogę ten komputer diagnostyczny tam uruchomić i wszystko zrobić, a sam potem sobie z niego skorzystam. Powiedział, że może tu zna jakiegoś mechanika, może nawet mi pomoże części załatwić całą resztę. Sam do mnie interfejs przyszedł. Miał przylecieć Karol? Nie może. To interfejs przyleciał sam do mnie. Siema, siema, a ja was zabiorę dzisiaj po małej wycieczce po kempingu na Maroko i powiem wam, ile taki kemping kosztuje. Kiedyś kempingi w Maroko było podobno w miarę tanie. To się zmienia z roku na rok. Dużo tych kempingów jest niszczonych i powstają, bo tam jest taki pan, który od 15 lat jeździ do Maroko jako przewodnik i Polaków po Maroko jakby oprowadza i mówi, że kiedyś kempingów było dużo i były tanie. Teraz większość tam, gdzie były kempingi, powstają wielkie apartamentowce na wynajem i na przykład w tej miejscowości, gdzie jesteśmy, to został już tylko ten jeden kemping i koniec. Jakby no wygrywa fizycznie, jak to się mówi? Koniunktura? Kapitał. W sensie logika. Ekonomiczna logika wygrywa i można więcej zarobić nie na kempingu, tylko na czymś, co po prostu wynajmuje mieszkania. I tu macie tak,
chodzicie sobie alejkami. Ja w ogóle byłem na, mam mój numer parceli, to 533, znaczy 534. Teraz patrzcie, ile tutaj jest, to jest normalnie całe miasto, jest pełno kamperów, oczywiście w większości Niemcy i Francuzi, jak to w Maroku, Niemcy, Francuzi. I w większości też to są ludzie raczej starsi, tak po 60. Są tam całe brygady, teraz wam nie pokażę, bo wszyscy śpią, jest godzina 9.15. Kto by na takim kempingu wstawał o tak wcześniej godzinie? Na marokańskich kempingach jest w ogóle tak, że bardzo dużo osób, które tu stoi na przykład miesiąc, dwa albo trzy, korzysta też od razu z usług. Malują tu całe kampery, wymieniają okna, wstawiają solary, wymieniają baterie, no robią absolutnie wszystko. Wczoraj nawet był gość, który przemalowywał całe auto właśnie tutaj koło nas i dostał zjeby, bo no tak nie wolno, no bo to całe opary leciały, oni tam się dbają o ekologię. Co tam w ziemię wpada, co wpada w płuco, tam nikt tu nie wnika. Mywarki są w takim standardzie, zaraz jeszcze pójdę do łazienki, to wam pokażę. Tutaj coś dla pieska, chyba można umyć pieska tutaj. No, daleko to do jakichś europejskich standardów. Idziemy do toalety. Nie palić. O, tu już trochę ładniej. Wypierdę, o, jestem ja. Pozdrawiam serdecznie. Nawet jest czysto i schludnie, powiem wam. Pisuarki, kibelki, takie podstawowe, ale jest ok. No i tam są prysznice, też wam już pokazuję. Jest spoko. Nie wiem jak z ciepłą wodą, bo się nie kąpałem. Kąpać się będę u siebie w busie, już się przyzwyczaiłem. Jakoś nie lubię nigdzie indziej. No i tyle. Idziemy dalej. Alejki. 600 miejsc. Jak widzicie, kemping, jak każdy ma swoją tam alejkę i w ogóle najważniejsza jest cena tak naprawdę. Podobno jeszcze kiedyś to można było za 10-20 zł gdzieś tutaj stacjonować. No teraz niestety się pozmieniało i koszt jednej nocy na tym kempingu to 160 dirhamów, co się przekłada na około 70 zł. Coś takiego i razy drzwi. Na euro to byłoby jakieś 16 euro. To chyba pi razy drzwi tyle samo się płaci, jak się też weźmie taki dłuższy pobyt gdzieś tam można poszukać na bieżąco w Hiszpanii, co nie? To tylko tyle. Pewnie są jeszcze jakieś takie inne kempingi w stylu same kamienie i tam wtedy zapłacisz mniej, ale no te ceny niestety się zrównują. Jest tu bardzo dużo Niemców i Francuzów, więc po co mają te ceny zmniejszać? Raczej podwyższają, bo ten gość mówił, że rok temu tu było połowę taniej. A jako, że to już jest ostatni kemping, bo resztę przemianowali na budynki, to cena musi wzrosnąć. No i to jest pierwszy argument, który stanowczo dzisiaj przeważył, że jednak jest ok tutaj. Minus 10 do minus 15 i 16 w nocy w Elblągu, a u mnie w cieniu prawie 30. Co daje 45 stopni różnicy. Hej, cześć i czołem. Ja daję tylko taki update, bo dużo osób, które się przestraszyło po moim poprzednim odcinku. Ten odcinek, ja będę pokazywał po prostu wszystko po kolei, jak ja czułem, jak moje odczucia się w czasie zmieniały. Jest już o wiele lepiej, to też żebyście wiedzieli. I taki mój pierwszy wniosek, który mi nachodzi na myśl, to, że jeżeli ktoś chciałby po prostu przyjechać, pozwiedzać te Maroko, zobaczyć te wszystkie rzeczy, to jak najbardziej. A jeżeli ktoś chce właśnie vanlife'ować tak bardziej swobodniej w ogóle, to tak trochę gorzej, ale nie jest źle, teraz już jest coraz lepiej, zobaczycie to po prostu na kolejnych odcinkach. Jako, że ja mnie architektura nie obchodzi i te wszystkie zabytki inne, to bardziej liczę tylko na van life, stąd też może być bardziej moja opinia taka w tą drugą stronę. No i jeszcze tylko wam powiem, że w międzyczasie właśnie miałem jeszcze tam dwie takie sytuacje. W jednej po prostu jakiś tam dzieciak pokazywał że chce jeść, bo to jest bardzo częste. Ja powiedziałem, że nie i on zaczął po prostu pokazywać tak, był agresywny i w ogóle. Ludzie dorośli są wspaniali, pomocni, uczynni, w ogóle super. Jedyne co tylko te dzieci po prostu od czasu do czasu ich się boję. A jeszcze dzisiaj właśnie dostałem telefon przyjaciela, który powiedział, że on tam taką grupą jechali z 12 kamperów, takich nowych kamperów, jeden tam za 2 miliony był warty. Więc tam z kamperów na 4-5 baniek leciało. No i dzieciaki przed szkołą po prostu wszystkie po kolei obrzucały kamieniami jak jechali. Tragedii nie ma, ale no wiadomo, no szkoda mieć powgniatywane nowe kampery, bo to też wartość takiego samochodu spada. Dzieci, to tylko i wyłącznie dzieci. Cała reszta naprawdę w miarę spoko jest fajnie i są super, po prostu fajni ci Marokańczycy.
No ale tutaj to tak. No jest to skrajne. Teraz rozumiem też, po co są te parkingi, po co trzeba wszędzie płacić i po co jest parkingowy, który cały czas fizycznie po prostu te dzieci odgania. Właśnie podejrzewam po to. I to też może być powód, dlaczego policja przegania na kempingi, bo nie chce takich sytuacji właśnie, że ktoś zostanie obrzucony kamieniami, a potem nikt nie będzie chciał tu przyjechać, bo zda taką jakby relację dla innych. Więc może dlatego też policja tego tak po prostu pilnuje. Słuchajcie, jest tak. Od skrajności w skrajność absolutną. Od tego, co czułem tam na początku. Teraz, jak dojechałem do tego Insomuane, jakkolwiek to się nie wymawia, są piękne fale, jest piękna plaża, fajna miejscówka, jest gdzie stanąć kamperem, jest wszystko, jest mega ciepło. Ja wiem, że to takie jest głupie, że wtedy bardziej byłem na nie, ale teraz po prostu jestem tak na tak, że wyobraźcie sobie, że miał do mnie kolega przylecieć, miałem za 7 dni do Hiszpanii pojechać i go odebrać, powiedziałem, że on tam nie leci. Anuluję jego bilety, zapłacę za nowe i on przylatuje do Agadiru, do Maroko. Moja rodzina miała dojechać do Hiszpanii tak samo, w sensie dolecieć. Walić te bilety, szukam już dla nich biletów do Agadiru, żeby ich zabrać, żeby tutaj posiedzieć. Absolutnie od skrajności w skrajność. Jest tak, pokażę wam tą całą wioskę, już pewnie też ją widzieliście. Aczkolwiek zmiana zdania nastąpiła po 3 tygodniach. Trzeba przekroczyć ten Agadir i tę okolicę i dopiero tam to się zaczyna, ta cała radość. A wszystko, co jest wcześniej, kasuje, nie istnieje. To tyle. Plaża mega, mega dużo surferów. No nic, będzie czas na prawdziwy surfing, zobaczymy, co mi wyjdzie, co nie? Mają być teraz upały, prawie po 30 stopni, wiaterek wieje, fale idealne, panie. Tutaj jest ta plaża surferska, tam wam będę pokazywał. Ale fajniutko, cieplutko, 25 stopni, ma być 30 w cieniu w ogóle teraz. Jejku, ale tu jest fajnie, jaki w ogóle klimacik niesamowity. Ha. Teraz patrzcie, leci fala. I spektakl, czas zacząć. Pum. Łoch. Ale pięknie. Tak się wkręciłem tutaj w tą wioseczkę, patrzcie, piękny zachód słońca. A my sobie zamówiliśmy. Oj. Zamówiliśmy sobie tażiny, bo to też trochę trwa tam w restauracji z widokiem na ten zachód. Pokażę wam zaraz moich nowych, starych kolegów, których poznałem kiedyś w Hiszpanii. Pięknie, na plaży sobie tutaj naginają. O, zasłoniło mi. I pięknie, jesteśmy w restauracji pięknej z widokiem właśnie na zachód. Zamówiliśmy 3 tażiny. Chicken tażin tym razem. Ujo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 j
mieliście okazję już poznać wcześniej. Chyba z 4 lata temu Wantura im robiłem, albo w ogóle. Yo, hello. Hello. Siema. Siema, siema, siema. Wy jesteście instagramery. Troszeczkę. Dobrze mówię? Troszeczkę staramy się podróżować i pokazywać innym. No. Się da. A i co na tym Instagramie najczęściej macie tak naprawdę? Co stanowi większość? Co stanowi większość? No. I'm so hungry? Poszukiwanie, tak naprawdę poszukiwanie tych kultur. No. Innych. A nie jak? Naszych europejskich. No dobra, marokańska kultura? Fantastycznie. Fantastycznie? Sami popatrzę. Spoko. A jak tam się nazywa ten wasz Instagram? The Vamper. The Vamper. The Vamper Tribe. Vamper Tribe. Dobra, to trzeba pewnie logo wkleić i jakiś link dać, bo nie będzie tak łatwo tego wpisać. Nazwa powstała przez przypadek, więc, no. Więc definitywnie warto zapisać. A gdzie wasz kamper? Sprzedany. O. W poszukiwaniu drugiego. Zarobione? Zadowolony? Powiedzmy, mogło być lepiej. Okej. Ale bez kampera nie da się żyć, więc nie? Musi być zdecydowanie. Tak? Jak weszłaś do kampera do mnie, to już koniec. To była najlepsza noc! To była najlepsza noc w Maroko, ale od przez całą drogę w Maroko cały czas patrząc na kampery zazdrościmy, no. I powtarzamy, że definitywnie Maroko następnym razem kamperem. Kamperem. Dobrze, to już nie przeszkadzam smacznego. Smacznego. Patrzcie, co tu się dzieje. I pyk. O, nie ma! Zachodzi! Nie zdążyłem. O, tak jest. Chociaż pokażę wam jedną ósmą. Idę jeść. Bardzo często sytuacja. Podchodzą, jak jesteście w restauracji.
nawet nie nawiązujecie kontaktu wzrokowego, nie chcecie tego słuchać, stoją i grają. I cisną, aż w końcu coś dostaną, ale po 5 minutach myślę, że odejdą. No, każdy ma swoją metodę, a my sobie siedzimy, o tak, o dziwo tażina sobie jemy, tak. Fajnie, że dużo tej restauracji jest właśnie jakby na górze, o tak jak tutaj, tylko tutaj pusto, o tam też. To dzisiaj wam pokażę, jak to wygląda. Obecnie stoję w miejscu, to jest tak, tutaj się surfuje. Co nie? Tu. Tu się w ogóle nie da wejść, bo tam tak fale walą. Ale jak jest odpływ. I teraz tak, tutaj wszyscy surfują i na tych skałach wszędzie siedzą ludzie i po prostu podziwiają sobie, jak ci surferzy sobie tam fizycznie radzą. Oczywiście jest wcześnie rano, więc nie ma jeszcze prawie nikogo. Pojechaliśmy sobie na górkę, na punkt widokowy i to jest właśnie cała ta wioska. Tu są dwa surfowe spoty. My staliśmy tam, macie jeden i drugi. Jak na tym trochę gorzej, to na tamten możecie pójść z drugiej strony. Ale pięknie. Kurde. Maroko, kraj skrajności, aż tak bardzo. Zarazem go nienawidzę i tak bardzo lubię. Jestem tu już tydzień, nasz czas na nagranie. Pokazywanie wam, jak to wszystko wygląda. Jest połowę stycznia, 30 stopni, nie idzie ogarnąć, na słońcu trzeba się chować, bo człowiek się topi. Wow, to niesamowite, to chyba tak nie jest na co dzień. Już wam pokazuję. Kampery stoją sobie przy ulicy, tutaj przy morzu. Cały tak, ciach. Parking 30 dirhamów, czytaj 12 zł i pan sobie tam niby czyści go i pilnuje i w ogóle. Kampery stają też tam. Ogólnie dużo jest, ale zajebiście. Ale pytałem też innych, którzy byli na innych miejscówkach tutaj surferskich. Mówią, że ta jest najlepsza. Ja potwierdzam. Jest wszystko na miejscu. Fajny klimat, miło. W ogóle ja się to znak nie ruszam. Ja tu spody wrzewam już prawie 2 tygodnie. Spędziłem ponad tydzień i kolejne 2,5 tu spędzę. Nie ruszę się stąd. O, tam pan parkingowy taki w niebieskim i w żółtym właśnie poszedł. Jak chcecie zjeść naleśnika albo wypić kawę z widokiem, to od razu macie właśnie, o, tutaj robią. Tutaj oczywiście troszeczkę drożej niż normalnie, ale spoko, co nie? Idę dalej. Cała wioska właśnie tu się wchodzi, polega na tym, że jest tak. Restauracja, sklep, restauracja, sklep, restauracja i jakieś deski do wypożyczenia i w ogóle. Tutaj możecie za 5 dirhamów, czyli za 2 zł kupić naleśnik. Tu macie restaurację, tu sklepik. Ogólnie mega fajny klimat, nagram wam jeszcze wieczorem, tu pan sprzedaje papierosy na sztuki, z tyłu jest supermarket, taki w miarę i w ogóle, a tutaj macie dalej restauracje, wypożyczalnie, ale ogólnie mega fajny klimat, nie ma nagabywania większego, oprócz tych, co tam sobie grają, jest naprawdę elegancko. No i tak nie jest tak miastowo, nie czuję takiego przytłoczenia miastowego, jak w tamtych miastach. No i bardzo dużo restauracyjek, które są nad wodą, bezpośrednio, możecie sobie popatrzeć. Tutaj możecie zobaczyć cennik. Wszystkie te ceny robicie tak, że dzielicie na pół. Ogólnie to jest tam 40%, czyli jak coś kosztuje 30, to jest 12 zł. Możecie sobie popatrzeć. Maroko turystyczne. Nie miasta, nie. I wszystkie inne rzeczy, ale Maroko w tej wersji tutaj, w takiej właśnie małej mieścinie, Maroko, gdzie jest ciepło, czyli bardziej na południu, na Maroko, gdzie się surfuje i jest w małej mieścinie, gdzie jest naprawdę taki przyjacielski klimat, wszyscy się lubią i jest fajnie, jest dużo hipisów, jak najbardziej na tak. I tak miałbym wracać, to wróciłbym tak, ale właśnie tutaj, do tej miejscowości, tym bardziej, że się pytałem innych, jeździli tam dalej, mówią, że nie. To jest najfajniejszy punkt surferski, fajni ludzie tu się zbierają, mi to odpasuje. Więc Maroko tak i Maroko nie. Wszystko naraz. Tak jak to czasami się mówi. Dzisiaj cię kocham, jutro nienawidzę, czy tam kocham i nienawidzę zarazem. To tyle. Ajajajaj. Jeszcze wieczorem wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Wieczorem, jak nie ma surfowania, to wszyscy wskakują na deski. Takie surfingowe, tak jakby
imitując fale, tak lewo, prawo i w ogóle jeżdżą. Niektórzy w ogóle bez skarpetek, bez niczego, na raz. Jak się przewrócą, to koniec. Tutaj już jest i jazda, proszę, ciach, 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 ciach. I na falach, na betonie. Pięknie. A tak to wygląda wieczorem. Sklepik tu, restauracja, bardziej taka europejska już, bo jest ładnie i schludnie. I inne, kolejne. Sklep. I wypożyczalnie. Spoko, w miarę cisza, w miarę przyjemnie. I tutaj macie jeszcze właśnie też dzielnicę. Naprawdę, naprawdę czuję się tu dobrze. Pan właśnie dokonuje naprawy, elegancko, tam coś już zakleił, posmarował, zaraz zamontuje i będzie elegancko. I pyk, oponka wskakuje na miejsce i zaraz do kamperka. I tu tego tam pana nie nagrywałem, więc zażądał za tą operację zdjęcia, założenia, zaklejenia, jest wszystko 16 zł. Dałem 20 z napiwkiem. Witam serdecznie. Wypadła mi choroba ledwozipie, więc 2 dni pewnie nic nie pokażę. Kurde, czekał, aż odżyje. Co się dzieje? Proszę państwa, Dudy pokazuje na przebitce film. Nagle się okazało, że w ogóle nie ma nikogo na tym parkingu. Ja akurat po kolegów tam znajomych odwoziłem na lotnisko. Wracam pusto. Okazało się, że przyjechała policja. No i kazała wszystkim won. Ale jak won? Przecież jest tu pan, który pobierał płaty za parking. Ten pan też zniknął, jak przyjechała policja. To tylko tyle. Więc okazuje się, że pan jest nielegalny. Tu zacząłem gadać z innymi, to wiele mu w ogóle nie płaci, bo tu długo stoi i wie, o co chodzi. A jak przyjeżdża ktoś nowy, to 30 dirhamów. Pyk. I wpada. To tyle z update'u. Smutna rzecz się dzieje, po nie wiem ilu latach, ale powiadają, że nawet i po 60. Cała ta wioska zostanie zorana z ziemią. Ha! Kurde, jest jakiś tam klimat, historia i wszystko. Dostali 24 godziny, zaczynają rozbierać wszystko, co mogą. Dachy, okna wyciągają. Kuba jest tutaj. Smutny też. No widzicie, on też jest smutny. Ajajaj, jak zwykle wygra komercja, pieniądz, hotele. Proszę, tutaj wszystko, co jest na skałach zrobione. Odtąd tutaj i cała tamta wioska. Te wszystkie domy na skałach. Do zaorania jutro podobno. No i to, co mogą, tak jak tutaj. Mebelki wynoszą, dachy wynoszą. To, co da się odzyskać. No i zaczęło się, wyganiają nas. Policja przyjechała, jak zobaczą nas tutaj drugi raz. Sprawa w sądzie. Najprawdopodobniej chcą przegonić wszystkich turystów, żeby nie widzieli tych buldożerów. Pewnie tej policji, która tu będzie ich po prostu miażdżyła, rozjeżdżała sklepy, domy, wszystko jak leci. Wszystkie te surf shopy, wszystko zostanie zorane z ziemią. Koniec. Jak zwykle kapitał wygrywa. Przepraszam, a ja nienawidzę. Znalazłem miejsce, z którego tak się cieszę, które tak fajnie ludzie się kochają. Jest taka super atmosfera. Zorają to, zrobią jakiś resort, zamkną płotem, jak nie zapłacisz, nie wejdziesz. Naprawdę ostatnie miejsca na świecie cały czas tracą swój taki urok i blask. Wczoraj przeganiali, dzisiaj przeganiają. Podejrzewam, nie chcą, żebyśmy my tu byli, żebyśmy w ogóle to widzieli, pewnie nagrywali. Jutro ma tu przyjechać policja, jakieś Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wewnętrznych, tam tłumaczyli mi tutaj. Tu będzie masakra. Ale ja się nie poddam, zostaję tu. Gdzieś tam się schowam. Postaram się tu jutro być z kamerą i nagrywać, jak oni będą po prostu tych ludzi, ich mieszkania po prostu buldożerami rozjeżdżać. O, tutaj też już rozbierają. Tutaj pan deski sobie z sufitu wydobywa. Tam też jakieś okno, drzwi pakują. Finish. A tutaj pan na balkonie nic nie robi. Ostatnie chwile radości turystów. Tutaj jeszcze coś ostatni. O, czytają książkę, jakby nigdy nic. Pytanie, czy to się stanie dzisiaj, jutro, czy za 3 dni. Niby 24 godziny im dali. I wszystko mają stąd wynieść, bo cała reszta zostanie rozjechana. Pewnie wielu z was będzie miało totalnie inne zdanie niż moje, aczkolwiek po prostu surferzy, hipisi tu przyjeżdżali w ogóle. Ale powiem wam,
ja nie potrzebuję na przykład systemu policji, jakichś wielkich zasad. Te zasady tutaj sami ludzie jakby tworzyli. Na takiej zasadzie, był parking, był problem z parkingiem, to ktoś się stał parkingowym i pilnował tych kamperów w nocy, a jak panu pianka zginęła, to ten parkingowy na to wszystkich ją odzyskał. Jak ktoś nie spełnia zasad sanepidu, bo ma brzydko, albo cokolwiek, to ludzie nie wchodzą. Jeżeli ktoś poda złe jedzenie, to zaraz fama się rozniesie, że nie wiem, Mustafa III tam robi złe jedzenie. Nie trzeba mieć regulacji, nic. Wiecie, to takie było trochę miasteczko totalnie poza systemem. Ja uwielbiam takie miasteczka, sam jestem trochę z natury buntownikiem, jak widzicie, i często, no, ale no, zobaczymy. A Kuba, jakie masz odczucie? Co uważasz o takich wioskach? Co taki, nie no, jak widzę to, to wygląda na to, że ktoś po prostu wymienił 50 lat kultury na Eurosy i tyle, no. Po prostu. Teraz będziemy szczęśliwi. Wiesz dlaczego? No, dlaczego będziemy szczęśliwi? Bo będziemy mogli pojechać do hotelu pięknego. Pięknego, 5 gwiazdek, dokładnie. Panie. I to nam da więcej radości, Kuba, niż no. To, co było tutaj. Będziemy szczęśliwi wtedy. Będzie czysto. Dokładnie. Dziękujemy. Sklepy cały czas pracują, wszystko się dzieje. Podejrzewam, że będą do ostatniej minuty, do ostatniej łopaty, która będzie ich stąd wyciągać po prostu. Ale tutaj się nie poddają i cały czas fizycznie działają. Update jest taki, że odcięli im wszystkim prąd teraz i dali jeszcze 2-3-4 dni na rozebranie wszystkiego, więc nie będzie 24 godzin. Aczkolwiek samo odcięcie prądu już jest problematyczne dla nich, wiadomo. No byliśmy, zamówiliśmy sobie tażina, spytaliśmy to kiedy. Od tażina do tażina, no. Robią, aż w końcu przyjadą i ich tu po prostu zepchną. Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie denerwuje. Bo tak już byłem znowu trochę bardziej nastawiony lepiej. Policja przyjechała, kazała nam odjechać i mówi, że kolejnym razem będzie mandat albo sprawa w sądzie, jak będziemy stali nie na kempingu. I koniec. Od znajomego chcieli 500 łapówki, dał im 100. Bez sensu. Ale najgłupsze było w tym wszystkim, jak się pytam, jak i co i po co. Mówią, że jak sunset, to kemping. Teraz patrzcie, jaki bezsens. Jak tylko słońce zachodzi, to musicie jechać na kemping. A jak no sunset kemping, to mandat. Albo sprawa w sądzie, court. To nie jest naprawdę przyjazne. Nieważne. Moje jedyne miejsce ukochane. Nie wiem, no bo ja będę tu tak samo jak ten pan, który robi te tażiny. Póki się da, on robi tażiny. Póki się da, ja przychodzę na tażin. Który będzie ostatni, nie wie nikt. O dziwo, trzecią noc z rzędu kazą, znaczy nas przepędzają, czyli tam już pusto. Tam też już pusto. Więc trzeci dzień z rzędu, na noc trzeba gdzieś pojechać. Tutaj już zamykają, jeszcze pani kończy robić ostatnie, a z tyłu już restauracji nie ma. Tak, i teraz słuchajcie, diagnoza kolejna. Kuba przywiózł komputer. Wszystkie wykresy sprawdzamy, wszystkie parametry i wychodzi na to, że słuchajcie, chyba mamy, działa. Zresetowaliśmy na nowo wtryski. Korekta była minus 0,2 na większości, a na jednym był 0,8. A po ustawieniu wtrysków na nowo już korekta jest 1,3, czyli jest większa korekta na trzecim wtrysku i już nie gaśnie. Ale musieliśmy jakby na nowo zaprogramować wtryski, żeby one się na nowo skonfigurowały. To oznacza, że coś jest nie tak z tym trzecim wtryskiem albo trzecim cylindrem. Aczkolwiek wszystko działa, od dwóch dni nie gaśnie i wszystko jest git malina. Kolejny dzień, rozbiórka trwa wszystkiego. Dzisiaj nawet policja przyjechała, czyli najpierw przeganiali przez dwa dni. Teraz policja już stoi fizycznie i patrzy się na nich, daje im czas, co nie. A pewnie jutro zaczną wszystko orać. Nagrywam z daleka, ale coś tu się zaczęło dziać. Wszyscy się tutaj zebrali. Czekają. O! Ty, zburzyli pierwsze. Tutaj już zaczęło się. Pojechali. Tu niszczą, a tam na dachach. Jeszcze pracują. Odzyskują wszystko, co się da, no ale będą musieli zejść z dachów w którymś momencie. Jest policja. Podejrzewam, że zadaniem policji będzie strzeżenie, żeby nikt nie przerywał pracy. Ludzie zrobili takie tamy samochodami, żeby nie można było dojechać, żeby to zburzyć, no ale to pewnie nic nie zmieni.
Oni swoje zrobią prędzej czy później.